Nocne świętowanie rozpoczęło się w Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Jestem Kacperek Górecki z Krzat i mam ponad 300 lat. Najmłodsi muzealnicy szukali śladów kompanów z Krzata, znanego z twórczości autorki, starsi zaś mogli podziwiać nową wystawę poświęconą rodzinie pisarki. Zapraszamy też do zwiedzenia naszego muzeum, które tak naprawdę jest jedynym w Polsce muzeum Kossaka i jest zachowanym mieszkaniem pisarki Zofii Kossak-Szatkowskiej. Kto preferował obcowanie ze zwierzętami, mógł przyjrzeć się z bliska życiu nietoperzy, to w Breńskiej Szkole Podstawowej. W naszym obserwatorium nietoperzy tutaj w Brennej występują dwa gatunki. Jest to podkowiec mały i nocek duży. Zakładają właśnie tutaj u nas kolonie rozroczne na lato. Przylatują wiosną, początkiem lata rodzą się młode. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się dworek myśliwski Kończakówka, wyjątkowy zabytek stylu tyrolskiego, ukryty na jednym z górskich zboczy nad samym centrum Brennej. Ten budynek pochodzi z okresu międzywojnia. Został wybudowany w 1924 roku i jest rzeczywiście takim przykładem kultury łowieckiej, która bardzo mocno jest zakorzeniona w historii Polski. I o tym tutaj też dzisiaj opowiadamy. Można też było samodzielnie przygotować chleb, czy przyjrzeć się od początku powstawaniu sera. Kiedy zrobimy ser z mleka słodkiego, no to zrobimy zupełnie inny rodzaj sera. W Brennej mówiło się na ten ser po prostu biały syr. Kulminacją Nocy Muzeów w Brennej był plenerowy spektakl w baśniowy sposób opowiadający o historii tej miejscowości i jej mieszkańcach. Ten spektakl jest przede wszystkim opowieścią o takim mitycznym powstaniu Brennej. O tym, skąd się Brenniacy i Brenna jako taka wzięła. Jest to opowieścią o miłości do gór, jest miłością do tego, co nas otacza i przede wszystkim jest opowieścią o wspólnocie. O wspólnocie ludzi, którzy to miejsce zbudowali, którzy to miejsce ukształtowali. Jeśli dodać do tego zwiedzanie zabytkowego kościoła w dzielnicy Leśnica, wystawę zabytkowego sprzętu strażackiego czy niezliczone ekspozycje historyczne, wyłania się obraz bogatej inauguracji Nocy Muzeów w Brennej. Postaramy się, żeby już na stałe wpisać w kalendarz tą piękną imprezę kulturalną. Niech ona rozsławia również piękne imię, a mamy bogactwo wielkie, jak widać. Więc chcemy się tym również chwalić. Wypada czekać na przyszłoroczne atrakcje.